Patrzcie na te obrazy. Wiele osób, które widzicie na nich, wkrótce zginie. One jeszcze tego nie wiedzą i są pełne nadziei. Mieszkańcy Warszawy budują barykady i rzucają wyzwanie okupującym ich od 5 lat Niemcom. Tego lata 1944 roku wybija stolicy godzina powstania. Niedługo jeden z aliantów ma wkroczyć do miasta. Tym aliantem jest ZSRR, dawny agresor, który teraz ma być wyzwolicielem. Warszawa go oczekuje, ale jednocześnie obawia się. Walka musi być zacięta, gdyż Hitler wydał wyrok śmierci na walczące miasto. Operatorzy Armii Krajowej filmują do końca. Kieruje nimi przekonanie, że cokolwiek się zdarzy, trzeba by został ślad po tym, co spotkało Warszawę. Hitler, pewny zwycięstwa, udaje się swoim Junkersem na wizytację zdobytego przez Wehrmacht kraju. Na przedmieściach Warszawy ogląda, na kilka dni przed kapitulacją, stolicę Polski, okrążoną i płonącą pod bombami Luftwaffe. To niepokorne miasto, które stoi na drodze niemieckiej ekspansji, wreszcie zostanie zdobyte. Umrzeć za Warszawę.